Dlaczego, jeżeli ktoś jest wróżką, to jest nieszczęśliwy w życiu? Dlaczego te wróżki wszystkie tak tragicznie wyglądają? Dlaczego te wróżki są samotne? Dlaczego te wróżki są nieszczęśliwe? Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj ze mną, to jest to dla Ciebie czas nowego początku. Czyli coś starego odchodzi, coś nowego się zaczyna. Może tego nowego jeszcze nie widać i to jest ten idealny moment, aby bardzo mądrze postawić kolejne kroki i podjąć mądre decyzje. Jeżeli byłeś na naszym spotkaniu w czwartek, na mojej stronie bukardimaria.com, na naszej ceremonii o numerze 211, to już dokładnie wiesz, o czym mówię. Jak ważne jest to, żeby odpowiednio zacząć, bo jak zaczynamy, tak kończymy. Czas nowego początku to jest moment, gdzie wszystko to, co myślisz, mówisz i robisz, będzie przynosiło konkretne skutki w przyszłości. Czas, żeby podbić nowe terytorium, czegoś nowego się nauczyć albo zrealizować się w jakiejś konkretnej nowej dziedzinie. Czas nowego początku to również, by spojrzeć na Twoje życie z innej perspektywy, żeby wyciągnąć mądre wnioski i ewentualnie postawić nowe kroki, zupełnie inne, wykorzystać nowe sposoby i nowe metody. Jeżeli jeszcze nie bierzesz udziału w naszych ceremoniach, które są tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com, tutaj na YouTube są tylko ich fragmenty, to z głębi mojego serca zachęcam Cię do tego, aby wykupić sobie dostęp na przykład testowo na 6 dni za 33 zł i przetestować, jak te ceremonie na Ciebie wpływają. W tym momencie jesteśmy w serii 200, ale mamy również te starsze ceremonie serii od 1 do 199, które są solidnym fundamentem, aby budować na tym Twoje życie i Twoje królestwo. Jeżeli masz dostęp na 6 dni, masz dostęp do wszystkich ceremonii, czyli do ponad 200 godzin moich wykładów w uroczystej formie na różne tematy. Możesz sobie wybrać dokładnie te tematy, które Cię najbardziej przyciągają, najbardziej interesują, albo iść w kolejności od 1 do 211. Jeżeli byłeś na ceremonii w czwartek, to omawiałam już dla Ciebie symbolikę 211, czyli dwójki, arcykapłanki, dwa razy jedynki, czyli maga, w połączeniu czwórka, czyli cesarz i ukryty w tym również wszechświat. Na mojej tablicy znajdują się karty Tarota Crowleya. Bez względu na to, co myślimy o tej postaci, te karty są dla mnie najbardziej symboliczne i również w moim e-booku Tarot Tot znajdziesz znaczenie tych konkretnych kart. Jeżeli te karty Cię interesują i z nimi pracujesz, to oczywiście zapraszam Cię, aby zerknąć sobie do wszystkich moich filmów, gdzie omawiam dla Ciebie symbolikę na podstawie ceremonii. Niektóre z tych filmów są tutaj na moim kanale YouTube, a niektóre są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com. Symbolika kart Crowleya jest ogromna. Są tutaj ukryte wszystkie ważne szczegóły i dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Musisz wiedzieć jedno, że czas nowego początku i symbolika ukryta w spotkaniu 211 są kluczowe. To jest oczywiście mądrość wyższa, dlatego to nie jest normalne znaczenie kart Tarota, które znajdziesz na większości stron ezoterycznych. To jest zupełnie coś innego. Tutaj już wchodzimy w wiedzę wyższą, wiedzę poprzednich cywilizacji, między innymi wiedzę Atlantydy. Zaczynajmy więc. Jeżeli popatrzymy na spotkanie 211, to ukryta jest tutaj symbolika 2, 1 i 1. Połączenie 2 plus 1 plus 1 daje nam 4 i ukryte również 21 oraz 11. Jedenastki nie umieściłam na tej tablicy, ponieważ jest to karta bardzo, bardzo głęboka, o ogromnym symbolicznym znaczeniu
I myślę, że powinniśmy przeznaczyć na nią osobny film, zupełnie osobny film. Jeżeli interesuje Cię taka główna symbolika związana z 211, to oczywiście znajdziesz ją w ceremonii o numerze 211, gdzie tą kartę również pokazuję i omawiam. Zaczynajmy więc. Arcykapłanka jako pierwsza. Ty znasz już moje podejście do kart Tarota w znaczeniu naszych ceremonii, że zawsze pierwsza karta to jest ta główna, stanowiąca solidny fundament, a później kolejne karty pokazują nam, co jest ważne i co naciska na ten solidny fundament. Więc arcykapłanka we wszystkich naszych spotkaniach o numerze 200 jest tą pierwszą, najważniejszą. Jakiś pies mi tutaj od sąsiada wtóruje. Mam nadzieję, że nie będzie go aż tak bardzo słychać. Arcykapłanka jest utkana ze światła i jest w sieci światła. Czyli jak popatrzysz sobie na tą kartę, to już ta symbolika jest dla Ciebie wskazówką. Czystość, krystaliczność, krystaliczne myśli, słowa, działania, krystaliczne otoczenie, ale również zadbanie o taką czystość energetyczną. Jeżeli czujesz, że jakieś obce energie się do Ciebie przyczepiły, to pamiętaj, że u mnie możesz zamówić świece intencyjne, ale również większe rytuały oczyszczania. Świece intencyjne są taką pierwszą pomocą, bardzo szybko działają i można je stosować wiele razy albo zawsze w momencie, gdy tego potrzebujesz. I są również świece oczyszczające. Wszystkie linki znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Arcykapłanka w sieci światła, utkana ze światła, czyli mówimy o tej czystej arcykapłance. W ceremonii numer 211 na mojej stronie omawiałam dla Ciebie również stronę cienia, czyli czarną arcykapłankę. Tutaj skupimy się jednak na tym pięknym i pozytywnym, ponieważ to jest dla nas najważniejsze. Arcykapłanka jest przepięknym połączeniem energii żeńskiej, biorącej i energii męskiej, dającej. Dlatego na tej karcie u góry widzisz rozpostarte ramiona i wszystko jest w takim okręgu, energia żeńska. Na dole mamy linie, proste linie, czyli energia męska, dająca. Tutaj widzimy to również w połączeniu nakrycia głowy arcykapłanki, czyli korony, czakra korony. Korona, czyli mieć koronę na głowie, uważać, żeby ci korona z głowy nie spadła. Mieliśmy taką ceremonię na ten temat. I korona tutaj u arcykapłanki jest połączeniem, gdzie księżyc pochłania słońce. Możemy oczywiście na to popatrzeć jako również na akt seksualny, gdzie energia żeńska przyjmuje tą energię męską. Rozpostarte ramiona. W psychosomatyce wiesz, że ramiona to są te, które obejmują kogoś, obejmują świat i tutaj te rozpostarte ramiona symbolizują nam taką otwartość, pełną otwartość na energie wyższe. Jakie ma to dla Ciebie znaczenie, że w momencie nowego początku jest to bardzo ważne, żeby mieć tą czystość zewnętrzną i wewnętrzną, ale również mieć taką pełną otwartość na energie wyższe, energie wszechświata, ponieważ to one będą Cię prowadzić. I tutaj Ty wiesz, że ja jestem osobą, która jest neutralna, czyli nie należy do żadnej religii. Jestem jak gdyby ponad tym albo obok tego, w zależności od tego, jak chcemy to widzieć, ponieważ uważam, że religie powstały po to, żeby dzielić i rządzić ludźmi. I nie ma to znaczenia, jak my nazywamy daną energię, dlatego w moich wykładach, na naszych ceremoniach, na naszych spotkaniach zawsze używam tego sformułowania energia wyższa, energia źródła, energia boska, niezależna od podziałów religijnych. Na karcie arcykapłanki widzisz również kolory, kolor niebieski. To jest ten kolor kreatywności, tworzenia, ochrony również. I ten kolor jest takim bardzo, bardzo symbolicznym, bo popatrz, nasza Ziemia ma bardzo dużo koloru niebieskiego. Woda, oceany, chmury, niebo, wszystko jest mniej więcej w tym kolorze niebieskim. Ja teraz siedzę przed oknem i taki właśnie niebieski ocean przede mną i niebieskie niebo powyżej. I to jest właściwie takie same kolory jak na tej karcie arcykapłanki, ponieważ jeszcze są takie białe obłoki.
I jeżeli popatrzysz sobie na inne kolory, to widzisz również dużo zielonego. Zielony kolor jako odrodzenie, regeneracja, ale również uzdrowienie, ponieważ arcykapłanka, ona ma w sobie tą siłę intuicji, zdolności wyższe, przyjmowania energii wyższej i przekazywania do ziemi. To jest również takie symboliczne. Tutaj jest ziemia, oaza, kwiaty, owoce, zwierzęta, ludzie. I również jest tutaj bardzo dużo tej energii uzdrawiającej. Uzdrawienie, czyli ta energia boska, energia wyższa, energia źródła, jest również tą energią, która oczyszcza i uzdrawia. Co oznacza ta oaza, co oznacza ten wielbłąd, co oznaczają te kryształy w wielkim skrócie, ponieważ jeżeli bierzesz udział w moich ceremoniach, a jestem pewna, że bierzesz udział, bo to chyba jest najważniejsze z całego mojego dorobku i całej wiedzy, którą przekazuję w Wasze dłonie, to jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, to znasz już dokładnie symbolikę arcykapłanki, ale przypominam, że warto zapoznać się z symboliką wielbłąda na moim blogu zwierzętamocy.org. Należy wpisać w polu szukania wielbłąd i wtedy Ci ta symbolika wyskoczy. Jak będę miała chwileczkę czasu, to również wstawię pod tym tutaj filmem link typowo do wielbłąda. Wielbłąd jest tym symbolem wytrwałości i wytrzymałości. Co to oznacza? Że arcykapłanka już długą drogę ma za sobą. To nie jest kapłanka, to jest arcykapłanka. Jeżeli znasz moją powieść, trylogię, czyli Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy, Tajemnica Wiedźmy z Folsin, przypominam, że moja powieść jest już dostępna w większości polskich bibliotek, czyli jeżeli jej jeszcze nie masz, możesz sobie ją wypożyczyć w bibliotece. To w tej powieści jest ukryta wiedza wyższa, różne przesłania, różne wskazówki, ale przede wszystkim pokazuje ona tą drogę od wiedźmy do arcykapłanki. Te osoby z Was, które mnie pytają o kontynuację, naturalnie kontynuacja jest, ale również inne niespodzianki, które wkrótce pojawią się tutaj na moim kanale i w innych miejscach, na mediach społecznościowych. Więc jeżeli mnie obserwujesz na mediach społecznościowych, a teraz masz to bardzo, bardzo łatwe, ponieważ masz tylko dwa linki do zapamiętania, te linki są poniżej i w tych linkach, jeden dotyczy duchowości, drugi dotyczy trylogii, masz wszystko to, co ważne, nie musisz więc szukać. Dla tych osób, które zgłaszały mi, że na Instagramie są dwa kanały Maria Bucardi, tak, ja mam dwa kanały na Instagramie. Jeden firmowy, a drugi prywatny. Kontynuujemy. Czyli arcykapłanka jako arcykapłanka ma długą drogę za sobą, ona już ma mnóstwo tych etapów inicjacji za sobą i stała się tą arcykapłanką. Oznacza to więc, że łączysz się z energią wyższą i możesz tutaj korzystać z połączenia z arcykapłanką. Ja uważam siebie w ceremoniach naszych, że przyjmuję rolę arcykapłanki, ale również w rytuałach dla Matki Ziemi. Czyli może to być wskazówka na to, aby dokładnie teraz zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami z rytuału dla Matki Ziemi, zapoznać się ze wszystkimi moimi e-bookami, zapoznać się koniecznie z powieścią, z trylogią i zapoznać się z ceremoniami. Jeżeli jeszcze tego nie masz w małym palcu, to najwyższy czas, żeby na tej wiedzy opierać Twoją drogę, opierać Twoją przyszłość, ponieważ jest to zupełnie inna wiedza niż to, co znajdziesz normalnie w ezoteryce. Jeszcze raz to podkreślam, bo uważam to za bardzo, bardzo ważne. Te osoby z Was, które mnie znają, wiedzą, że od ponad 20 lat kontynuuję tą drogę i przekazuję wiedzę wyższą w Wasze dłonie, ale z taką tradycyjną ezoteryką nie mam nic wspólnego. Zawsze się od tego odcinałam i będę odcinać. Idziemy dalej. Ten raj, czyli te owoce, można to również tak rozumieć, co wysiejesz, to zbierzesz, ale jest to również oznaka oazy. Ty wiesz, że ja stworzyłam w Portugalii, na wyspie Madeirze, oazę natury, magiczną oazę. Ona jest dalej kontynuowana, czyli kolejne tereny kupuję, zalesiam, tworzę na obszarze zniszczonym przez człowieka, ponieważ jest to obszar po pożarze lasu albo obszar monokultury eukaliptusowej. Tworzę las tak zwany tropikalny i jest to połączone ze stowarzyszeniem, którego jestem prezydentem, onosemina.org. Również te linki są tutaj poniżej. Więc jeżeli chcesz mi pomóc w tym procesie zmiany ziemi, to zapraszam Cię, aby się zapoznać również z naszą stroną i z naszymi działaniami. I ewentualnie dołączyć do wolontariuszy.
Idziemy dalej. Jeżeli popatrzysz na tą kartę, oznacza to, że po długiej drodze arcykapłanka dotarła do oazy. Mamy tutaj również dużo koloru takiego żółtego, złotego. Jest to ta symbolika mądrości wyższej. Na tej karcie widzisz również po środku łuk bogini Diany. Zapraszam Cię do tego, aby zapoznać się z symboliką bogini Diany, bo to może mieć dla Ciebie również ogromne znaczenie. No i oczywiście kamienie mocy, czyli kryształy, w tym momencie w moim sklepie mariabucardi.pl. Są już dostępne ponownie kamienie mocy, więc również te wszystkie kamienie, które zawsze widzisz w moich filmach, możesz oczywiście stać się ich właścicielem, mogą stać się one Twoim przyjacielem. Wystarczy tylko napisać do mnie, że na przykład któryś szczególnie do Ciebie przemawia i wtedy będziemy na ten temat rozmawiać, jak może trafić w Twoje dłonie, ale również w moim sklepie masz wszelkiego rodzaju kamienie mocy, talizmany i amulety, które pomogą Ci na Twojej drodze. Idziemy dalej. Jeżeli patrzymy na arcykapłankę, to pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest symbolika księżyca. Również to półokrągłe może symbolizować ten księżyc, ale przede wszystkim to uzdrawianie, niezależność, balans, harmonia, uwolnienie się, wolność, uwolnienie od obcego wpływu. Jeżeli więc teraz arcykapłanka pojawia się w Twoim życiu, to zadaj sobie takie pierwsze podstawowe pytanie. Czy jeszcze w jakichś dziedzinach Twojego życia jesteś pod obcym wpływem? Czy ktoś ma na Ciebie wpływ? Zwróć uwagę na to, że arcykapłanka jest wolna i niezależna i to jest taka prawdziwa arcykapłanka. Jeżeli arcykapłanka byłaby od kogoś zależna albo zależna od opinii innych, to nie byłaby prawdziwą arcykapłanką. Ja wiem, że bardzo lubicie te przykłady z życia i w mojej ponad 20-letniej praktyce mnóstwo tych przykładów mogę opowiedzieć. I kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja, że zgłosiła się do mnie klientka. Nie lubię tego słowa, ale żeby wszystko było zrozumiałe, to będę tego słowa używać. I zamówiła u mnie przepowiednie strefy miłości, konkretnie na kolejne 3 miesiące, ale również zadała mi wiele pytań, które dotyczyły tego związku. Ja na zasadzie arcykapłanki, ponieważ wszystkie przepowiednie robię z pozycji mojej duszy, odpowiedziałam jej na wszystkie te pytania. I jakież było jej ogromne zaskoczenie, ponieważ była wcześniej u kilku wróżek i te wróżki opowiadały jej zupełnie inne rzeczy. Naturalnie mogę teraz powiedzieć już z perspektywy, że moja przepowiednia, czyli przepowiednia, którą uzyskałam dla niej te przesłania na podstawie połączenia z moją duszą wyższą i z energią arcykapłanki, wszystkie się sprawdziły, natomiast to, co przepowiadały jej te wróżki, u których była, bo oczywiście nie chodzi tutaj o wszystkie wróżki, tylko u tych, których była, no oczywiście zupełnie odbiegały od rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ te wróżki, ja poprosiłam o to, żeby przesłała mi te przepowiednie, wszystkie były oparte na ego, wszystkie były oparte na jakimś tam życiowym doświadczeniu, ale nie były oparte na energii arcykapłanki. Czyli jeżeli ta osoba skontaktowała się z tymi wróżkami, opowiadała im o sytuacji życiowej, o swojej sytuacji życiowej, tak jak większość z Was opowiada mnie również tę historię. I teraz tutaj, żeby być prawdziwą arcykapłanką, trzeba mieć tą zdolność odłączenia się od tego, co wiemy na temat tego klienta. Bo jeżeli coś wiemy na temat tego klienta i porównamy to z naszym jakimś ego, z naszymi doświadczeniami jako człowieka, no to możemy popełnić ogromny błąd. Ogromny błąd, bo wszystko, co robimy, wraca do nas minimum 7 razy. Tak jest we wszechświecie, takie jest tutaj zasady są na Ziemi, czyli jeżeli przekażemy komuś, i ja o tym mówiłam w moim kursie magii i mówiłam o tym w wielu, wielu moich filmach, jeżeli przekażemy komuś jakieś mądrości dobrej cioci, no to musimy napisać, że to są mądrości dobrej cioci albo przyjaciółki, ale nie możemy mówić tej osobie, że są to przesłania od siły wyższej. Nie możemy jej mówić, że to jest zapisane w gwiazdach, bo jest to kłamstwo. A jeżeli kogoś okłamujemy i jeszcze przez to wpływamy na losy tej osoby, no to niestety będzie to miało na nas wpływ.
wpływ. I czasami zadajemy sobie takie pytanie, ja często również czytam na forach takie rzeczy, czasami mi wysyłacie takie rzeczy, że a dlaczego jeżeli ktoś jest wróżką, to jest nieszczęśliwy w życiu, dlaczego te wróżki wszystkie tak tragicznie wyglądają, dlaczego te wróżki są samotne, dlaczego te wróżki są nieszczęśliwe, no to trzeba sobie zadać to pytanie, czy może coś zrobiły w tej albo w poprzedniej inkarnacji, co do nich wraca w tym momencie. Oczywiście to nie jest złota zasada, ponieważ może być tak, że jest obcy wpływ, że nie oczyszczają się odpowiednio po wizytach klientów, że są bardzo empatyczne, przyjmują te energie i zapominają o tych podstawowych takich zasadach BHP. Może oczywiście również zdarzyć się, że są atakowane przez różnych czarnych magów czy czarne czarownice i dlatego to tak wygląda. Czyli to nie jest jakaś złota zasada, że jeżeli jakaś wróżka źle wygląda, to od razu jest zła. Żebyśmy się dobrze rozumieli tutaj, to nie jest wszystko takie łatwe. Nie można tak powiedzieć, to jest czarne, to jest białe, bo tutaj jest dużo, dużo więcej niuansów ukrytych pomiędzy tym. Czyli nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Ale warto o tym pamiętać i w tym przykładzie to pokazuje, że często różne osoby, które może nie mają tych zdolności, a może w jakiś sposób uważają się za nieomylne, starają się dawać swoje własne rady pod przykrywką, że są to przepowiednie, a to nie są przepowiednie, tylko ich dobre rady. I dlatego jeżeli jesteś wróżką albo jesteś wróżem i zdarzają ci się takie rzeczy, żeby dawać komuś swoje własne rady, to pamiętaj o moich słowach. Ty nie widzisz wszystkiego. Jako człowiek popełniasz błędy. Musisz działać z pozycji twojej duszy, z pozycji arcykapłana albo arcykapłanki, aby odpowiadać na takie pytania, które mają wpływ na życie danego człowieka. Pamiętaj więc o oczyszczaniu, pamiętaj o tym, żeby o tych podstawowych zasadach BHP i pamiętaj o tym, że jeżeli przychodzi do ciebie klient, to on nie przychodzi po to, żeby usłyszeć twoje prywatne zdanie. Tylko on przychodzi po to, żeby zostało mu odczytane to, co jest zapisane w gwiazdach, co jest zapisane w jego księdze życia. Więc nie wyskakuj, tak brzydko mówiąc, z twoim prywatnym zdaniem, bo tutaj nikt twojego prywatnego zdania nie chce słuchać i ono może być błędne. Dlatego to wszystko jest powiązane z tym obcym wpływem. Arcykapłanka jest czysta i jest wolna od obcego wpływu. Idziemy dalej, czyli w tej symbolice 211 mamy tą dwójkę omówioną i kolejne dwie karty to powinno być tutaj dwóch magów. W tej pierwszej wersji kart Crowley'a było trzech magów. Był biały mag, był czarny mag i mag transcendentny, ale ostatecznie została tylko ta jedna karta, maga, tego maga, maga transcendentnego, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej. I ja mam tylko jedną talię Crowley'a, dlatego mam tutaj tylko tą jedną kartę. Ale jeżeli popatrzymy sobie na symbolikę 211, no to powinny być dwie karty. Dwóch magów, którzy razem dają nam to połączenie, czyli jedenastkę, ochotę i moc. Jeszcze raz powtarzam, że kartę ochota, siła i moc omówiłam w ceremonii numer 211, dlatego nie ma jej tutaj na tej tablicy, ale postaram się omówić ją w przyszłości, abyśmy mieli taki głęboki, symboliczny sens tej karty. Przypomnę tylko o tym, że chodzi tutaj o ochotę do życia, ochotę do działania, czyli również w tych energiach nowego początku jest to bardzo ważne, co blokuje twoje prawdziwe bycie sobą i co blokuje twoją ochotę do życia i do działania. Siła i moc to jest karta, na której naga kobieta ujeżdża bestię. Tutaj możemy na to popatrzeć jako bestia, to są wszystkie te energie obce.
energie, które Cię blokują i hamują na Twojej drodze do szczęścia. To może być również ten wewnętrzny mrok, ta wewnętrzna bestia, ale również wszystkie energie takie obce, które możemy ucieleśnić w postaci tej bestii. Naga kobieta, czyli ona nie potrzebuje ani pancerza, ani nie potrzebuje szaty, bo ona jest w tej pełnej ekstazie, w pełnej wolności. Ale tak jak powiedziałam, do tej karty siła i moc wrócimy w najbliższym czasie. Idziemy dalej, czyli ten nasz mag. Wszystkie osoby z Was, które mają w małym palcu nasze ceremonie od 1 do 199, pamiętaj, że jeżeli masz dostęp na 6 dni, czy na miesiąc, czy na rok, masz dostęp do wszystkich ceremonii, i tych nowych, i tych wcześniejszych, które są dostępne w archiwum i wszystkie są aktualne. Również są dwa e-booki z moich ceremonii, które są pod tytułem Klucze do Szczęścia 1 i Klucze do Szczęścia 5. Do tej pory jeszcze nie powstały te inne e-booki, ale myślę, że wkrótce powstaną. Czyli Klucze do Szczęścia i ceremonie od 1 do 199 pokazują Ci bardzo dokładnie symbolikę maga, ponieważ za każdym razem, gdy ta jedynka występowała, to ja dokładnie omawiałam różne, również nowe aspekty widoczne na tej karcie. Mag jest przyporządkowany planecie Merkury i tutaj mówimy o magu transcendentnym, czyli tym, który podąża, zwróć uwagę, taką wąziutką, złotą ścieżką pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga. Była również jedna ceremonia, w której ja dokładnie omawiałam, co to oznacza Królestwo Białego Maga, co to oznacza Królestwo Czarnego Maga, gdzie jest ta droga pośrodku. Jest to również ta złota ścieżka, czyli mądrości wyższej i świadomości. Cały mag jest również w złotym kolorze, czyli znowu mądrość wyższa i świadomość. Na karcie maga widzisz, że on również ma taką koronę na głowie, czyli to połączenie z energią wyższą, bo mag, prawdziwy mag, musi mieć połączenie z energiami wyższymi, bo tylko działając z tej pozycji wyższej może korzystać ze wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji, czyli przede wszystkim ze słów, zaczynajmy od góry, czyli od myśli, słów i działań, aby kreować ten świat i wszechświat. Dlatego na tej karcie widzisz, że jest dużo koloru niebieskiego, czyli znowu ta kreacja, jest również kolor fioletowy, przemiana i transformacja, czyli coś się zmienia. Ten mag przy pomocy swojej wolnej woli i wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji, zmienia ten świat i wszechświat. Na tej karcie widzimy, że on żongluje, czyli mamy tutaj różne rzeczy, on żongluje, jest taki w ogóle rozbawiony. Dlaczego jest taki rozbawiony? Ponieważ żeby być prawdziwym magiem, albo wykonywać pewne rzeczy z tej pozycji tego prawdziwego maga, to trzeba czasami podejść do czegoś właśnie z takim humorem, z taką lekkością, bo jeżeli nasze serce jest ciężkie, to nic wielce nie wyczarujemy. Dlatego zawsze staram się to przekazywać we wszystkich ceremoniach i przekazywać we wszystkich naszych spotkaniach, że bycie magiem to jest również takie troszeczkę popatrzenie na ten świat z przymrużeniem oka, z takim humorem, z taką czasami lekką ironią. Oczywiście nie chodzi tutaj o sarkazm czy jakieś szyderstwo, ale z taką lekką ironią, bo wtedy jest nam dużo, dużo łatwiej dokonać pewnych kreatywnych zmian. Jeżeli chodzi o maga, to przede wszystkim mówi on nam o komunikacji, o genialności. On jest genialny w tym swoim tworzeniu tego świata. No i oczywiście elastyczności. I tak samo jak arcykapłanka, jest on wolny i niezależny. Bo taki mag, który byłby od kogoś zależny, no to nie byłby takim prawdziwym magiem. Tak jak arcykapłanka nie byłaby arcykapłanką. I przede wszystkim, co mówi nam to w tych energiach tego nowego początku? Mówi nam to, żeby być magiem. Czyli wykorzystywać te wszystkie Twoje talenty, które masz w połączeniu z energią wyższą, czyli tą czystością, połączeniem ze źródłem. Tutaj jeszcze raz przestrzegam tych wszystkich magów, którzy myślą, że jak sobie będą zawiązywać jakieś pakty z demonami czy różnymi istotami podziemi, to że będą już tacy silni i mocni, że już będą mogli wszystko. Tylko można z przymrużeniem oka po prostu się uśmiechnąć i powiedzieć, no
jak się to mówi, krzyżyk na drogę. Krzyżyk na drogę, krzyż jako ochrona na drogę. Pamiętaj, że wszystkie istoty mroku są dużo mądrzejsze niż my ludzie. Jeżeli zawierają z tobą jakieś pakty, to tam jest zawsze coś drobnym druczkiem. Więc jeżeli myślisz, że w ten sposób coś szybko osiągniesz, to się mylisz. I szkoda po prostu twojego czasu, energii, twoich inkarnacji i twojej duszy. Idziemy dalej. Czyli w połączeniu z tą energią wyższą i przede wszystkim mag opiera się na tej wolnej woli. Czyli co to oznacza w tym momencie nowego początku? Oznacza to, że idziesz z tą czystością, łączysz się z energią wyższą i wykorzystujesz wszystkie twoje talenty, wszystkie twoje zdolności, ale również narzędzia komunikacji. Co może być tym narzędziem komunikacji? No to znowu patrzymy sobie na tą kartę, ja też już to omawiałam na naszych ceremoniach, że mamy tutaj monetę, która oznacza to, co materialne, finanse, wszystko to, co cielesne. Mamy tutaj ogień, inspiracja, przemiana, dynamika. Mamy tutaj taką laskę, tak to można powiedzieć, albo różdżkę, czarodziejską różdżkę, która jest symbolem filozofii, religii, duchowości. Mamy tutaj strzałę, strzałkę, to się mi tak łączy od razu tutaj z tą energią łuku Diany, czyli strzałkę, która mówi nam o tej bezpośredniości, takiej czystości, czyli być w swojej wewnętrznej prawdzie, ale również fokus na cel. Fokus na cel. Jaki jest twój cel? Mamy tutaj taką rolę papieru, czyli oczywiście chodzi tutaj o słowo pisane, różne publikacje, książki. Mamy tutaj jajko ze skrzydłami, czyli oznacza telepatię na przykład, czyli czy różne takie energie, talenty wyższe, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, tak można powiedzieć, czyli wszystkie takie boskie talenty. Mamy kielich z wężem, czyli emocje, seksualność, związki. No i mamy oczywiście miecz, czyli intelekt, logika i analiza. Co jest ważne, gdy popatrzymy na maga i co ja zawsze podkreślałam w naszych ceremoniach? To jest siła myśli, słów i działań. Jak wykorzystujesz twoje myśli, słowa i działania na drodze nowego początku? Czasami niektórzy mówią, a ten mag to jest taki dziwny, bo jak on to tak wykorzystuje wszystkie możliwości, aby coś osiągnąć? No ale tak jest, jeżeli chcemy coś tutaj na ziemi wykreować, chcemy coś zmaterializować na ziemi, to musimy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które stają do naszej dyspozycji i oczywiście poruszamy się wtedy na bardzo wąskiej ścieżce. Bardzo wąskiej ścieżce, bo jest ogromna pokusa, żeby wejść w Królestwo Białego Maga i jest dla niektórych również ogromna pokusa, żeby wejść w Królestwo Czarnego Maga. Więc ten mag transcendentny zawsze musi o tym pamiętać, żeby iść po środku. Czyli gdy wykorzystujesz twoje myśli, słowa i działania, to zawsze sobie zadawać to pytanie, czy jestem po środku? Czy już idę w Królestwo Czarnego Maga, a może idę w Królestwo Białego Maga? A tylko ta droga tego złotego środka jest odpowiednia. Dobrze. O tym magu moglibyśmy rozmawiać jeszcze 100 lat. Zapraszam Cię do wszystkich ceremonii, gdzie ja o tym magu mówię. Pamiętaj, że jak wejdziesz sobie na stronę ceremonii, to każda ceremonia jest dokładnie opisana. Czyli masz nie tylko napisane, jak długo trwa dany film, ale również co ja poruszam, jakie tematy poruszam w danej ceremonii. Możesz sobie więc świetnie przerolować i poszukać albo wykorzystać tą funkcję. Poszukaj na stronie, wpisać na przykład jedynka mag i wtedy wyskoczą Cię wszystkie ceremonie, gdzie ta symbolika jest zawarta. My zostawiamy tego maga w spokoju, ponieważ to znowu moglibyśmy tutaj rozmawiać bardzo, bardzo długo, a chciałabym jeszcze omówić cesarza i wszechświat, bo na tej Twojej nowej drodze również te aspekty, te atrybuty będą Ci potrzebne. Cesarz to jest oczywiście symbolika barana i to jest ten, który przewodzi,
który jest inicjatorem, pionierem, który ma ogromną siłę do działania, ma również taką ochotę na przygody, jest gotowy na nowy początek, może symbolizować autorytet albo takie ojcostwo, taką energię męską naturalnie. Jeżeli popatrzymy sobie na tą kartę, to przepraszam Cię bardzo, ale upadł mi mój wskaźnik. Już go mam, mam nadzieję, że jeszcze ten mikrofon, wszystko jest w porządku. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na tą kartę, to mamy tutaj wszystko to, co kojarzy Ci się z prawdziwym cesarzem. Jeżeli znasz moją trylogię, to z cesarzem może Ci się skojarzyć Władca Mrocznych Gór, czyli Hrael w Saint-Andechons. Oczywiście jest dużo młodszy niż ta postać tutaj przedstawiona na tej karcie, ale wiele tych aspektów jest w trylogii pokazanych, które mogą Ci pomóc zrozumieć symbolikę cesarza. Widzimy, że mamy tutaj dużo koloru czerwonego, czyli taki ogień, siła, moc. No troszeczkę szkoda, że nie położyłam tutaj tej karty jedenastki, bo bardzo podobne kolory, siła i moc. I cesarz jest w takiej pozycji, skrzyżowane nogi, to berło z symboliką barana oczywiście, symbolika korony, znowu to połączenie z energią wyższą, to jabłko, nazwijmy to tak, cesarskie, czyli te insygnia władzy, ale mamy tutaj również tą owieczkę, która oznacza dla nas to, co znamy z Biblii, czyli dobry cesarz działa dla dobra ogółu. On nigdy nie wybierze swojego własnego dobra. On zawsze wybierze dobro ogółu. Czyli jest daleki do ego. Prawdziwy cesarz działa z mądrością wyższą, z energią wyższą i jest takim prawdziwym przewodnikiem, który nie myśli o sobie, tylko myśli o tym dobru ogółu. I to jest bardzo ważna wskazówka na Twojej nowej drodze, tego nowego początku. Jeżeli cokolwiek robisz i jest to dziedzina zawodowa albo jakaś Twoja osobista, to unikaj działania tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Bo to ma krótkie nóżki. Jeżeli działasz tylko i wyłącznie dla własnej korzyści, to ma swoje skutki. Staraj się działać dla dobra ogółu, czyli dobra naszej ziemi, dobra ludzi. Jeżeli nie lubisz ludzi, to możesz działać dla dobra zwierząt, dla dobra roślin, dla dobra innych istot, które są tutaj na ziemi, ale staraj się działać dla dobra ogółu. Cesarz jest oczywiście również wolny i niezależny, więc na Twojej nowej drodze pamiętaj o tej wolności i niezależności. Cesarz kojarzy nam się również z granicami, z terytorium, czyli dbać o swoje własne terytorium, wyznaczać granice, ale również przekraczać granice. Co to oznacza? Czyli cesarz, prawdziwy cesarz zawsze dba o rozwój. Dba o to, żeby coś poszerzyć. Dlatego jest pionierem i zdobywcą dla dobra ogółu. Zastanów się więc, co może być dla Ciebie nowym terytorium. To może być nauka czegoś nowego, nowa dziedzina, nowa branża działania, nowe miejsce zamieszkania, nowa praca, nowe miejsce pracy. To wszystko może się kryć pod pojęciem terytorium, podboju nowego terytorium. Dlatego zadbaj o to, żeby być mądrym cesarzem, który podbija nowe terytorium. Oznacza to, że jeżeli zaczynasz nową drogę, czyli patrzysz sobie na przykład na ten poprzedni rok i wyciągasz wnioski, powiesz, no dobrze, to mi się udało, to nie, teraz chcę, żeby ten rok wyglądał inaczej. Czarny druid teraz przed oknem mi tutaj przyleciał, czyli kos. Czarny ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem. Jego symbolikę już znasz z moich nagrań i z mojego bloga zwierzętamocy.org. Jeżeli idziesz w tym nowym kierunku, bo powiesz sobie, dobrze, ten rok królika to będzie dla mnie rok wygranej, to będzie rok, w którym się zrealizuję, zrealizuję siebie i tak dalej, to jak wykorzystać te wszystkie przesłania? No oczywiście, czystość, krystaliczność, być prawdziwym magiem, czyli wykorzystywać siłę myśli, słów i działań, wykorzystywać wszystkie talenty, które stają do Twojej dyspozycji. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jakie masz talenty, może jeszcze nie są one aktywne, to pamiętaj, że u mnie na mojej stronie mariabukardi.com
www.bogatyjakoja.pl, czyli w moim sklepie, znajdziesz świecę aktywującą zdolności wyższe, znajdziesz świecę aktywującą mądrość wyższą, ale znajdziesz również rytuały takie z wyższej półki, które pomogą Ci w zdolności jasnowidzenia, jasnosłyszenia czy innych Twoich talentów. Czyli tutaj stoję również do Twojej dyspozycji i służę Ci moją pomocą, wiedzą i doświadczeniem, aby Ci pomóc na Twojej drodze. Idziemy dalej, czyli wykorzystywać tą siłę cesarza, czyli odważnie iść do przodu, wykorzystywać tą siłę karty, która jest tutaj niewidoczna na mojej tablicy, czyli jedenastki, ochota do bycia sobą, być naprawdę sobą, przekroczyć pewne granice, przekroczyć pewne normy, przekroczyć przede wszystkim Twoje własne ograniczenia, ujeździć bestię Twoich własnych ograniczeń i blokad. To jest ta droga nowego początku. No i bycie tym mądrym cesarzem, mamy tutaj oczywiście symbolikę orła, takiego z dwoma głowami, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo jeszcze takich ukrytych aspektów, na które warto by zwrócić uwagę, gdy będziesz z tą kartą pracować, ale przede wszystkim mamy tutaj tą inicjatywę, tą odwagę, to wyobraź sobie, jaki to jest prawdziwy cesarz. No, wróć sobie do mojej trylogii, przejdź sobie do wszystkich rozdziałów, gdzie omawiam Władcę Mrocznych Gór, czyli Ralpha Santon-Holmes, i tam, gdy będziesz sobie to analizować w tej takiej lekkiej formie powieści, to zobaczysz, że on zawsze myśli o dobru ogółu, że bardzo mądrze dba o swoje terytorium, że podejmuje mądre decyzje dla dobra ogółu, ale również jest otwarty na to nowe, jest otwarty na jakieś innowacje, na jakieś takie pionierskie działania. Popatrz, ja wiele razy opisywałam o tym, że Księstwo Mrocznych Gór, właściwie ta pierwsza nazwa to był Dark Mountains. To była pierwsza nazwa, ja ją zmieniłam na nazwę polską. Niektórym się to źle kojarzy, ale to jest błędne odczucie. Mroczne Góry to jest również spotkanie się ze swoim wewnętrznym mrokiem, ze swoim wewnętrznym cieniem, czyli przejście pewnej transformacji. Dlatego symbolem, herbem Mrocznych Gór jest kruk, a nie na przykład żaba. Dobrze. Więc jeżeli popatrzysz sobie na tą postać i przeanalizujesz wszystkie jej działania, to zobaczysz, co się kryje pod tym właśnie cesarzem. Czwórka oczywiście, no to cztery kąty i piec piąty, albo cztery żywioły. Tak jak patrzymy na naszych ceremoniach, nasze ceremonie są bardzo takie uroczyste i zawsze jest tam ten moment łączenia się z czterema żywiołami. Wszystko tutaj na ziemi opiera się na tych czterech żywiołach, więc nie jest to jakiś hokus pokus, jak niektórzy sobie myślą. Tylko jest to wszystko, co ziemskie, czyli żywioł powietrza, żywioł ognia, żywioł wody i żywioł ziemi. I zawsze na naszych ceremoniach jest jeszcze ten moment takiego połączenia się z tymi żywiołami, aby przy ich pomocy dostać ten dostęp do tej mądrości wyższej. I te cztery żywioły, czy te cztery kąty, a więc piąty, pokazuje nam również te granice, wyznaczenie granic, dbanie o swoje własne granice. Więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś dobrym cesarzem? I to bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Czy masz w sobie tą energię męską, tą energię podboju, tą energię zdobywania, dynamiczną, aktywną, bo ona Ci będzie potrzebna dokładnie teraz, w tym momencie tego nowego początku. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na kartę cesarza, to musimy o tym powiedzieć. I znowu tutaj wrócę do trylogii, do naszego Władcy Mrocznych Gór. Żeby być dobrym cesarzem, dobrym władcą, trzeba być otwartym na to, co nowe. Bo jedyną stałą rzeczą tutaj na ziemi jest zmiana. Jeżeli więc mamy cesarza, który jest konserwatywny, bo on się uparł i wszystko ma być tak, jak on sobie to wyobraża i wszystkie wyrazy buntu, wszystkie nowe pomysły tłumie od razu w zarodku. I Ty znasz takich przewodników duchowych, przewodników to od razu dam w cudzysłowie, bo dla mnie to nie są żadni przewodnicy duchowi, którzy tłumią wszystkie przejawy buntu, wszystkie przejawy nowości od razu w zarodku. To nie są żadni przewodnicy. To są samozwańczy cesarzowie, tak? Którzy prędzej czy później dojdą do upadku, ponieważ
każdy konserwatyzm jest zabójczy, to jest śmierć, a każda śmierć jest jednocześnie nowym początkiem. Więc jeżeli jesteś pod opieką takiego guru i wyjdziesz z jakimś Twoim pomysłem, z jakąś Twoją innowacją, a ten guru od razu powie nie, 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 bo ma być tak, jak ja powiedziałem, to wiesz, szybko się zabieraj nogi za pas i uciekaj, bo ten guru długo nie będzie tym guru. I przede wszystkim on służy śmierci, a nie życiu. I to jest to, czego ja Was uczę od samego początku. Żebyście się rozwijali, rozwijać swoje własne talenty, zdolności. Ja jestem tutaj po to, żeby inspirować, żeby prowadzić, żeby się dzielić moją wiedzą, ale tylko i wyłącznie po to, żeby Ci pomóc odkryć Twoją indywidualność, niepowtarzalność, Twoją drogę, Twoje talenty, żeby przyspieszyć ten proces przemiany tutaj na Ziemi. To jest moja rola. I to uważam, że jest służenie życiu, bo to jest ta innowacja. Ta nowość. Popatrz, Władca Mrocznych Gór też jest cały czas otwarty na innowacje, na nowości. On nie jest konserwatywny. Mimo tego, że ma pewne zasady, naturalnie ma pewne zasady i nasza główna bohaterka często tam ma z nim konflikty z tym związane, to jednak on jest otwarty na innowacje. I to jest prawdziwy władca. Czyli uciekaj od wszystkich ludzi, którzy są konserwatywni, bo to cię daleko nie zaprowadzi. Ja muszę Ci się przyznać, że od samego początku, właściwie od dziecka, moja mama do dzisiaj się śmieje, jak rozmawiałam, powiedziała, Boże, jakim Ty byłeś strasznym dzieckiem, takim buntownikiem, rewolucjonistą, z Tobą było tak trudno wytrzymać, bo ja zawsze stawiałam pod znakiem zapytania wszystko to, co konserwatywne, wszystkie tradycje, wszystkie rzeczy, ale nie na takiej zasadzie, żeby obrazić jakieś tam uczucia religijne, czy nie wiem, nie dotrzymywać tradycji, żeby zrobić komuś przykrość. Nie, broń Boże. Chodziło tylko o to, żeby postawić to wszystko pod znakiem zapytania i powiedzieć, dobrze, służymy jeszcze śmierci, czy służymy życiu? Moim zdaniem powinniśmy służyć życiu, bo wszystko tutaj na Ziemi jest tak zrobione, że jeżeli coś jest konserwatywne i stałe, to umiera, bo już się nie rozwija. Dlatego w tym momencie Twojego nowego początku pamiętaj o tym, żeby być otwartym na nowe, na innowacje i uciekać od takich fałszywych autorytetów. Też już żeśmy kiedyś omawiali na ceremonii tą kartę tych prawdziwych i fałszywych autorytetów, czyli jeżeli masz jakiegoś szefa, tutaj wracając do szefa, ty wiesz, że ja również jestem businesswoman, to się to nazywa? Czyli zawsze miałam firmę, zawsze miałam pracowników i też czasami byłam osobą, która mówiła, dobrze, to tak, ale zróbmy to tak, zróbmy to tak, ale nigdy nie blokowałam innowacji. I moje dziewczyny z mojego zespołu to wiedzą, że ja ciągle pytam je o zdanie. Słuchajcie, zrobimy to tak, to zrobimy to tak, jak uważasz, jak ty uważasz? Czasami jest tak, że któraś z moich dziewczyn mnie pyta, Mario, co mam zrobić? A ja mówię, no słuchaj, to jest Twoja dziedzina, więc Ty zdecyduj. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć pewne zasady, czyli nie może być tak, że te innowacje będą tak rewolucyjne, że rozbiją całkowicie Twój fundament. Tak nie może być, ale trzeba te innowacje dopuszczać, czyli ten głos nowości, innowacji. Idziemy dalej. Czyli solidny fundament, solidne podstawy, solidne cesarstwo, ale otwarcie się na innowacje. Jeszcze raz to podkreślę. Trzeba unikać czegoś takiego, że skaczesz z kwiatka na kwiatek, bo tyle masz innowacji, że już nic nie doprowadzasz do końca, bo to też nie jest mądry cesarz. No i idziemy. Ostatnia karta to jest 21, czyli Wszechświat. Zwróć na to uwagę, że Wszechświat jest ostatnią kartą w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia. Zaczynamy od zera, od błazna, a kończymy na 21, na Wszechświecie. Oznacza to naturalnie, że pewien cykl się zakończył i teraz nowy cykl powstaje. I na tej karcie mamy kobietę, która jest w takim tańcu, jest również naga kobieta, uwolniona, niezależna, wolna, wesoła, lata wręcz w tych przestworzach, w tym wszechświecie. Mamy symbolikę węża. Ten wąż
Wróć sobie do mojej strony zwierzętamocy.org, symbolika węża. Symbolika węża jako tego, który czasami musi nas ugryźć, żebyśmy przeszli przez jakiś etap wtajemniczenia, inicjacji, ale w tym momencie na tej karcie ten wąż jest uśpiony. On już spełnił swoją rolę, ponieważ ten cały cykl dobiegł końca. I zwróć uwagę na węże. Dla mnie w ogóle ten wąż jest taki troszkę symboliczny, bo on tak trochę wygląda jak leopard w takie kropki. A leopard, ty wiesz, że jest zwierzęciem mocy, inicjacji i przechodzenie na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o węża, no to zwróć uwagę na to, że węże zrzucają skórę, która stała się dla nich zbyt ciasna. Ta skóra stała się dla nich zbyt wąska. Czyli jakie to ma dla ciebie przesłanie? Moment nowego początku. Trzeba zrzucić starą skórę. I wiesz, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że tyle osób z Was mnie pytało w ostatnich tygodniach. Pani Mario, co się z Panią stało? Dlaczego Pani nie ma na YouTubie? Dlaczego Pani coś tam? Dlaczego coś tam? Mówiłam już o tym w moim sprawozdaniu z rytuału dla Matki Ziemi. Ale dla mnie to też był taki moment. To też był moment, gdzie zrzuciłam starą skórę i narodziłam się w nowej postaci, bo również wzrastałam. Dla mnie również pewien cykl się zakończył. I teraz jest ten nowy cykl. Nowe terytorium, nowe miejsce, nowe życie, nowy sposób życia, nowa jakość życia. Bez względu na to, jak na to patrzymy. I zwróć uwagę, jak ja idę w tym momencie tego nowego początku. Kontynuuję wszystko to, co ważne, co jest solidnym fundamentem. Czyli kontynuuję ceremonię, kontynuuję nasze spotkania na YouTubie, kontynuuję kamienie mocy, kontynuuję świece, rytuały. To wszystko kontynuuję, a jednocześnie powstają nowe rzeczy. I może to dla ciebie będzie takim przykładem, że ten moment, gdzie pewien cykl się kończy i nowy się zaczyna, można wykorzystać tak, że wszystko wyrzucasz. Wszystko wyrzucasz, koniec, startuje na nowo, wielki reset. Ale moim zdaniem jest lepiej przesiać, przesegregować, przefiltrować i powiedzieć, dobrze, co powinno zostać w moim życiu, a co odejść powinno. Czyli co jest moim solidnym fundamentem, na którym buduję dalej i co powinno dojść nowego. Oczywiście tutaj sama zdecydujesz, sam zdecydujesz. Może jesteś w takim momencie Twojego życia, że trzeba wszystko wyrzucić. Tak też może być. Niektóre osoby z nas tak mają, że muszą uwolnić się od wszystkiego. Ale moim zdaniem lepszą drogą jest przefiltrować, przesiać i zdecydować. To idzie ze mną dalej, a to odrzucam. No i oczywiście to nasze uniwersum, czyli ten wszechświat, to jest przyporządkowany energii Saturna. Czyli struktury, coś odchodzi, coś umiera. Bardzo taka energia, no ciężka, ciężka energia, bo każdy taki moment, gdzie kończy się pewien cykl, może być ciężki. Dlatego może być również ciężko w Twoim życiu. Ale przyjmij to z podniesioną głową. Bo popatrz, czasami musi dojść do jakiegoś kryzysu, żeby się rozstać z jakimiś osobami, które Ci nie służą. Czasami trzeba, nie wiem, rzucić pracę, która Ci nie służy i to naprawdę nie jest piękne i przyjemne, bo stajemy przed różnymi wyzwaniami, żeby zacząć nowy cykl. I to jest ten Saturn. To jest ten, który ścina. Zapoznaj się tutaj z symboliką, z mitologią Saturna i będzie Ci wtedy dużo, dużo łatwiej to zrozumieć. Czyli myślę, że ta symbolika jest w tym momencie bardzo jasna. Jeżeli nie, to bardzo proszę napisz w komentarzu. Napisz mi również w komentarzu tutaj pod tym filmem, co Cię zaskoczyło, jakie energie czujesz w tym momencie. Te komentarze są bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla algorytmu YouTube'a, ale również są ważne dla nas, bo one są po to, żeby się dzielić swoim zdaniem, dzielić się swoim doświadczeniem, patrzeć na coś z tej Twojej indywidualnej i niepowtarzalnej perspektywy. Dlatego wykorzystaj to miejsce na komentarz. Nie bój się umieścić tego komentarza. Przecież możesz zupełnie jakoś anonimowo ten komentarz umieścić. Ale uważam, że jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. I pamiętaj o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału na YouTubie czy różnych
platformach podcastowych, to zrób to teraz. To jest taka stara formułka, ale często jest tak, że trafiamy na jakiś film, o kurczę, bardzo nam się podobał, a potem nie wiemy, o Boże, kto to zrobił, od kogo to był film, gdzie ja to widziałam, gdzie ja to widziałem. Dlatego warto to zrobić. I ja jeszcze na sam koniec omówię Ci symbolikę tego, co znajduje się na mojej tablicy. Dlaczego to na tej tablicy umieściłam? Oczywiście mamy tutaj kwarc hematytowy. Masz oczywiście wszystkie kamienie mocy opisane na mojej stronie mariabukardi.pl, ale również na moim blogu o kamieniach mocy. Kwarc hematytowy jest dla mnie takim, popatrz, krwistym. To jest taka siła, moc, energia. No i jest bardzo ciekawym kamieniem, ponieważ zawiera w sobie bardzo dużo żelaza. Ja pamiętam, jak pierwszy raz trafił do mnie kwarc hematytowy, to otrzymałam go od mojej przyjaciółki. I moja przyjaciółka, która jest strażniczką kamieni, ona wtedy wysłała mi wszystkie kamienie, które chciały iść do mnie w tym danym momencie. Wtedy trafiła również do mnie sowa, bardzo symbolicznie, z kamieni szlachetnych, ale trafiły do mnie różne kamienie. Ona powiedziała tak, słuchaj, ja nie wiem, Mario, co to z tobą jest, ale wszystkie kamienie, które zawierają żelazo, chcą iść do ciebie. No oczywiście tutaj symbolika żelazo, siła wojownika, wojowniczki, ale również żelazo na mitycznej Atlantydzie, która jest centrum, była centrum teleportacji, jest bardzo takim miejscem silnym magnetycznie, silnym energetycznie. No to każdy wie, dlaczego żelazo. I ten kwarc hematytowy zawiera w sobie dużo żelaza. I dla mnie kojarzy się on zarówno z magiem, tą siłą i mocą maga, jak i z cesarzem. Dlatego jest tutaj umieszczony na mojej tablicy. Oczywiście, jeżeli brakuje Ci również żelaza w Twoim organizmie, będzie idealnym wyborem jako kamień do medytacji, czy kamień po prostu, z którym pracujesz, który Ci dodaje siłę i moc. Mamy tutaj rozmaryn. Któż nie zna rozmarynu? Rozmaryn ma taką niesamowitą siłę i moc oczyszczenia, ale również taką energię wewnętrzną. I tutaj słońce zachodzi w tym momencie, dlatego ekran ściemniał. Dokładnie w tym momencie zachodzi słońce. Ja jestem, patrzę na zachód słońca. Nie mogę teraz odwrócić, bo mogłabym Ci pokazać, ale nie mogę teraz odwrócić, bo no, zachwieje się cały nasz tutaj statyw. No i teraz... A znasz zachody słońca, nie muszę Ci zachodów słońca pokazywać, prawda? No i wracamy do tego naszego rozmarynu. Również taki wielki rozmaryn rośnie tutaj przed moim oknem i to jest gałązka tego rozmarynu. Zwróć uwagę, że rozmaryn, jeżeli zrobimy z niego herbatę, to daje nam niesamowitą siłę i moc. Dużo większą niż kawa. I jak zostawimy tą herbatę rozmarynową przez jakiś czas, to ma potem taki kolor. Dokładnie taki kolor krwisty. No i te fioletowe kwiaty, czyli ta energia, popatrz, u maga, u arcykapłanki, przemiana, transformacja. Idziemy dalej. Jeżeli już jesteśmy przy tym żelazie, no to mam tutaj hematyt, siła maga, lustro ochronne. No i tutaj jest również bardzo, bardzo ciekawy kamień. Jestem ciekawa, napisz mi w komentarzu, czy wiesz, co to jest za kamień. Co to jest za kamień? Ja w którejś ceremonii już o nim mówiłam. Bardzo specyficzny kamień, który w sobie również zawiera mnóstwo żelaza. Jeżeli ja bym wzięła teraz ten kamień, poczekaj, może zobaczysz go. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie będzie widać. To on ma w sobie, jakiś robaczek tutaj chodzi, to on ma w sobie bardzo dużo żelaza i tutaj te na przykład elementy są takie jak hematyt. Wyglądają dokładnie tak samo. Idziemy dalej. Co to jest za kamień? Bardzo proszę w komentarzu. No dobrze, już zdradzę. To jest jaspis krajobrazowy. Znaczenie jaspisu, krajobrazy. Krajobrazy, czyli tworzenie, kreowanie. Bardzo, bardzo specyficzny kamień, który dokładnie w tym momencie nowego początku może Ci bardzo, bardzo pomóc. No i mamy tutaj tą symbolikę przy arcykapłance. Lekkość, czyli piórko, żywioł również powietrza. No i mamy, co to jest za kamień? Agat, naturalnie agat. To jest ten biały agat, zwany również agatem harmonii, agatem balansu, agatem spokoju. I bardzo kojarzy mi się z arcykapłanką.
I to są wszystkie te symbole, które dzisiaj się tutaj znajdują. Było ich dużo, dużo więcej, ale doszłam do wniosku, że trzeba z umiarem nie przeładowywać ekranu, bo wtedy nie będzie wszystkiego dobrze widać. Było tutaj troszeczkę więcej symboli. Znajdował się tutaj między innymi również Golden Healer. Również bardzo szczególny kamień i kojarzył mi się właśnie z tą energią maga transcendentnego. No, on był tutaj w tym miejscu, ale w tym miejscu postaram się wstawić moje zdjęcie, tak żeby było wiadomo, kto do Ciebie mówi w tym momencie. Dobrze, a ja życzę Ci z głębi mojego serca wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze na drodze nowego początku. Pamiętaj o tym, że na mojej stronie bukardimaria.com są dostępne dla Ciebie ceremonie. Ceremonie są podstawą. Jeżeli naprawdę zależy Ci na Twoim szczęściu, to one są takim must have. Musisz je przepracować. Musisz. Ja nie lubię tego słowa, że coś musimy, ale to jest podstawa. Jeżeli wszystkie te ceremonie sobie przepracujesz, będziesz do nich wracać, do tych przesłań, to zobaczysz, że Twoje życie będzie piękne, piękne. I to bez względu na to, co dzieje się wokół. Nie interesuje Cię to, co dzieje się wokół. Interesuje Cię to, co dzieje się w Twoim życiu, w Twoim królestwie i w Twoim cesarstwie. No bo jakim byłabyś, czy byłbyś dobrym cesarzem, gdybyś patrzyła, czy patrzył na cesarstwo sąsiednie, no co tam się dzieje, tam trzeba by było coś zmienić, poprawić, no nie za bardzo, nie za bardzo, no dlaczego to takie podejmuje decyzje? To Cię nie interesuje, co robi Twój sąsiad, czy co robią ludzie wokół Ciebie. Ciebie interesuje Twoje cesarstwo i to, jaki masz wpływ tutaj na Ziemię, na ten świat i wszechświat. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, pracy z ceremoniami. Pamiętaj, że zawsze jestem do Twojej dyspozycji, jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, pomocy indywidualnej, czy przepowiedni, czy rytuałów, to wszystko znajdziesz w moim sklepie mariabukardi.pl i na tych dwóch stronach znajdziesz praktycznie wszystko to, co jest Ci potrzebne do Twojego dalszego rozwoju. No i oczywiście my idziemy dalej, rozwijamy się. Nowy początek, nowa era wokół nas. I dlatego nie patrz na innych ludzi, bo wielu ludzi stanęło, wielu ludzi się cofnęło, ale to z Tobą nie ma nic wspólnego. Ty idziesz do przodu. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.